Jako tutor kontaktuję się ze studentami, którzy zostali do mnie przydzieleni. Pytam się, jakie mają potrzeby, jaki skonstruowany ich tydzień treningowy i czy są jakieś przedmioty, których nie są w stanie realizować razem ze swoją grupą, i staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, które zadowoliłoby zarówno najbardziej zainteresowanych, czyli studentów. Uważam, że program Narodowej Reprezentacji Akademickiej na pewno sprzyja połączeniu studiów dziennych oraz uprawianiu sportu na profesjonalnym poziomie. Grając już w Plus Lidze, w siatkówkę, skończyłem 5-letnie studia w Olsztynie i rzeczywiście to nie było aż takie łatwe. Taki program na pewno byłby bardzo przydatny ze względu właśnie na elastyczność doboru godzin pod bardzo napięty harmonogram treningów sportowców. To, z czego człowiek uczy się na studiach, to nie tylko ta wiedza z książek, ale też właśnie organizacja dnia, gdzie możemy poszukiwać różnych materiałów, jak powinna być skonstruowana praca naukowa. Na pewno dzięki właśnie temu, że studenci, sportowcy muszą spełniać dużo więcej zadań niż tylko trenowanie i odpoczynek, który jest bardzo ważny również w dobie sportowca. Dzięki właśnie tym dodatkowym zadaniom są w stanie być bardziej sumienni i bardziej jeszcze skrupulatni i profesjonalni dzięki temu. Generalnie lubię pracować z ludźmi. Kontakt z kibicami, który po meczach zawsze był jednym z zadań, które sportowiec musi wykonać, na pewno też może mi pomagać teraz w pracy z studentami, bo jednak to wszystko się opiera też na dobrych relacjach.